No cóż, no, na pewno takie zwycięstwa, tak jak powiedziałem po tym ostatnim zwycięstwie w Białymstoku, na pewno dają nam więcej pewności siebie, że to, co robimy, nie tylko sprawia nam radość, ale daje wymierne efekty w postaci zwycięstw. I ten charakter już pokazywaliśmy niejednokrotnie i cieszy mnie to, że przy tak niesprzyjających okolicznościach w postaci tych dwóch czerwonych kartek zespół wierzył w dalszym ciągu to i tych pięć perfekcyjnie wykonanych rzutów karnych, no, wydaje mi się, że z całym szacunkiem do zespołu Piasta, ale myślę, że zasłużyliśmy na ten awans i tutaj słowa pochwały i dla zespołu, całego zespołu, bo nie tylko dla tych, którzy grali dzisiaj, również i ci, którzy przebywali na ławce rezerwowych, jak również i do naszych kibiców, którzy na pewno nas dzisiaj bardzo mocno wspierali i było ich słychać i ten doping na pewno nam pomógł, żeby przetrwać te trudne chwile, które mieliśmy już grając w ósemkę, w dziewiątkę. Także cieszy mnie to, bo mówię, te mecze przychodzą jeden po drugim, a wszyscy, którzy dzisiaj zagrali, na pewno również cieszą się z tego, że jesteśmy w następnej rundzie. Tak, kdybych měl říct k zápasu, tak samozřejmě, že jsme chtěli vstoupit do zápasu hodně bojovně a viděli jsme, že Gdaňsk je velice dobrý mančaft, protože mají hodně široký kádr, což u nás tak není, ale chtěli jsme postavit sice napřed. Odnośnie dzisiejszego meczu. V dzisiejszym meczu chtěli jsme grać dobrou piku, chtěli jsme walczyć od samego początku i wygrać ten mecz. Przeciwnik ma bardzo dobrą drużynę, mają szeroki skład, więc mogli tutaj wystawić spokojnie dwie jedenastki. U nas był taki pomysł, że ten mecz chcieliśmy grać młodymi zawodnikami, no ale jak widziałem ustawienia Gdańska, Lechii, no to bardziej to zmierzało u nas do składu podstawowego. W pierwszej i drugiej połowie myślę, że kibice widzieli dobrą piłkę, musiała mi się podobać, bo mnóstwo ciekawych akcji, natomiast ta skuteczność nie była najlepsza. Tutaj już później w dogrywce Lechia gra w dziewięciu zawodnikach, tutaj myślę, że więcej powinniśmy grać skrzydłami, no niestety Szeliga tutaj nie był skuteczny, jego strzały celowały za bardzo nas poprzeczkę. Wiem, że w mediach cały czas mówimy o pozyskiwaniu nowego napastnika. Propozycja z mojej strony prezesa i również scoutingu jest. Wszystko teraz zależy od decyzji Rady Nadzorczej. No i to jest w sumie to, co chciałem na ten temat powiedzieć. My tutaj mieliśmy wytypowanych pięć zawodników plus przedstawiliśmy Radzie Nadzorczej dwie takie już poważne, konkretne propozycje. No i wszystko tutaj zależy w tym momencie od decyzji Rady Nadzorczej. Ne, to v průběhu meču jsme se domlouvali s hlavním avatarem, nebo s hlavním koučem brankařů, já jim říkám avataři, protože oni mají svůj svět. Ne, absolutně, to tady dopiero v trakcie meču rozmawiałem s trenerem brankářů, který tutaj byl bardziej przekonany do Jakuba Szmatuły i wierzył w niego i też wierzył w to, że Jakub potrafi karnego wybronić, no. Natomiast no, te karne to już jest loteria, więc tutaj jakby nie mam nic więcej do powiedzenia. Oni ty mecze są wszystkie ważne. Tam myśmy mieli tak ciężkie wylosowanie, że si nejde wybierać. No ja muszę powiedzieć, że wszystkie mecze w Ekstraklasie są trudne i są jednakowo ważne. Tutaj nie ma łatwych meczów. My mamy bardzo ciężki los, więc musimy się z tym uporać. No rzeczywiście, przed nami jest bardzo trudny mecz. Ja myślałem, że dzisiaj w tym meczu się zrehabilitujemy po ostatnim nieudanym meczu z Pogonią, ale to niestety się nie udało. Natomiast widzę, że tutaj jest duża poprawa gry i myślę, że jak będziemy kontynuowali naszą grę z tego meczu, no to myślę, że możemy się wspinać tabelą w górę. Więc myślę, że tutaj należy nam się dobra regeneracja i przygotowania do meczu.